czemu tak jest, że częściej rozmawiamy o tych kobietach, że to one są tym słabym ogniwem, a... Bo zawsze były. No kochana, popatrz na historię, no. Kto komu służył? To się mówiło, panowie podają rączkę i rzucają futerko pięknej pani, najczęściej bogatej, bo biednej nie rzucali, żeby ona przeszła przez bagno, prawda, albo przez błoto w bucikach nieubrudzonych. I to jest, że tak powiem, dżentelmeneria wobec kobiet jest cudownym, fantastycznym przykryciem tego, że się im dużo daje albo przepuszcza przez drzwi. A co to za różnica, kto pierwszy przechodzi przez drzwi? Ja się teraz czuję jak taka feministka totalna, która, bo ja zawsze mówię, że... Jak to totalna? Jest mądrą kobietą, nie można nie być feministką. No to dziękuję. Nie można nie być.